Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na informacje dnia. Trwamy w dziękczynieniu za 30 lat Radia Maryja. W środę nasze świętowanie będziemy kontynuować w Bydgoszczy. Przez te wszystkie lata katolicka rozgłośnia odważnie broniła wolności myśli, sumienia, religii i wolności słowa. Radio Maryja od 30 lat kształtuje sumienia i serca Polaków. Zabłogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim powtarza, że albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. Stąd właśnie ogromny wysiłek, by stawać po stronie narodu, bronić tego, co polskie, kochać ojczyznę i przypominać, że na przestrzeni wieków silnie związała się z Bogiem i Kościołem. Radio Maryja i związana z nim telewizja Trwam są jak zapalone pochodnie, rozpraszające ciemności egoizmu, kłamstwa, niesprawiedliwego wyzysku, bezbożności. Mówił w trakcie mszy świętej na 30-lecie Radia Maryja metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Katolicka rozgłośnia buduje naród świadomy, zakorzenia w sercach słuchaczy patriotyzm, przypomina europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk i dodaje, że rodzinę Radia Maryja długo traktowano z pogardą, to jednak nie podłamało tej wyjątkowej wspólnoty. Czują, że ich modlitwa, ich troska o Polskę, o sprawy narodu jest wreszcie zauważana i jest komuś potrzebna. To jest niesłychanie ważne. Polska ma wielki dług wobec Radia Maryja, mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Dług obrony polskości, cywilizacji chrześcijańskiej, wartości, które przez pokolenia nasi przodkowie zawarli w słowach Bóg, honor, ojczyzna. Radio przez lata nie bało się tematów trudnych, mówiło o problemach, które inni świadomie pomijali. Przełamało monopol informacyjny, zwraca uwagę profesor Janusz Kawecki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przełamać można go było tylko przez cud. Do tego cudu trzeba ludzi. No i bez tych ludzi nie byłoby możliwe to zrealizować. Stąd na 30-lecie katolickiej rozgłośni nie brakuje takich opinii, które przypominają o potrzebie rzetelnych i wiarygodnych informacji. Radio Maryja podjęło tę drogę, by poprzez informacje kształtować patriotyczne postawy, budować silne społeczeństwo, społeczeństwo świadome. Jeżeli spojrzymy chociażby na programy informacyjne, to w moim przekonaniu są najuczciwiej właśnie przygotowane w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, ze wszystkich innych mediów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wskazuje, że Radio Maryja podejmuje w przestrzeni społecznej to przesłanie, jakie Polsce zostawił święty Jan Paweł II. Uczył w zasadzie nas, że wolności nie da się tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać. I te 30 lat działania Radia Maryja to jest stałe, ciągłe zdobywanie wolności we wszystkich tych obszarach, w których wolność jest najważniejsza. Wolności myśli, sumienia, religii i wolności słowa. Radio Maryja uczy, jak z tej wolności mądrze korzystać. W duchu sprawiedliwości i miłości do drugiego człowieka, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Polacy potrzebowali prawdy, nie zakłamanego obrazu rzeczywistości, tylko pokazywania siły przekazu, w jakim kierunku idziemy i co jest dla nas ważne. Najważniejszy jest Pan Bóg, a po Panu Bogu, idąc ponownie za przesłaniem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, słuchacze Radia Maryja najbardziej kochają Polskę. Nasze wspólne świętowanie 30. rocznicy powstania katolickiej rozgłośni będziemy kontynuować w najbliższą środę w Bydgoszczy. W Katowicach rozpoczyna się Światowe Forum Zarządzania Internetem organizowane przez ONZ. Szczyt potrwa 5 dni. Udział wezmą w nim premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Cyfrowy szczyt ONZ to spotkanie nie tylko przedstawicieli organizacji i rządów. Biorą w nim udział także osoby biznesu z całego świata i organizacje pozarządowe. Szczyt według organizatorów jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem. Hasło przewodnie 16. edycji szczytu brzmi Internet United. Oddaje ono ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami,
wskazują organizatorzy. Podczas spotkania Polskę reprezentować będą premier Mateusz Morawiecki i wiceminister do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński. Prezydent Andrzej Duda ma uczestniczyć w dyskusji za pomocą wideorozmowy. Na szczycie będą też obecni przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W programie forum są m.in. fora dyskusyjne, sesje grupowe i warsztaty. Uczestnicy poruszą 83 tematy wybrane przez ONZ jako kluczowe. To przede wszystkim ochrona dzieci w internecie, wolność słowa w sieci czy cyfrowe prawa i obowiązki. Światowe Forum Zarządzania Internetem zakończy się w piątek. Na dnie Morza Bałtyckiego zalega wiele pozostałości z okresu II wojny światowej. To wraki statków, amunicja czy broń chemiczna. Rosną obawy o katastrofę ekologiczną. W odpowiedzi podjęta została inicjatywa Bałtyk dla pokoleń. Na konferencji poczdamskiej, która obarczyła Niemcy odpowiedzialnością za II wojnę światową, alianci zdecydowali o zatopieniu w Bałtyku zapasów niemieckiej broni chemicznej. Początkowo mówiono, że będzie zatapiana w oceanach na głębokości powyżej 3 km, ale później odstąpiono od tego, bo to drogie, trzeba daleko wozić. W związku z tym ta broń znalazła się także na Bałtyku, morzu stosunkowo płytkim. Na dnie Bałtyku znalazło się co najmniej 40 tysięcy ton środków trujących. Korozja tego jest nieubłagalna. Albo może prowadzić do katastrofy, czyli rozszczelnienia i uwolnienia tych toksycznych substancji, albo może prowadzić, jeżeli to zostanie na czas znalezione, do wstrzymania lub opóźnienia dużej inwestycji, a więc strat na poziomie ekonomicznym. W odpowiedzi na problem powstał projekt pod hasłem Bałtyk dla pokoleń. To wspólna inicjatywa grupy Enea oraz UN Global Compact Network Polska. Celem projektu jest realizacja rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w kwietniu tego roku. Europosłowie wezwali wtedy Unię Europejską do oczyszczenia Morza Bałtyckiego. Pomysłodawcą rezolucji była europoseł PiS-u Anna Fotyga. Mówi o ogromnym zagrożeniu. W wodach i na dnie Bałtyku mamy również do czynienia z ogromną, nie do końca jeszcze nawet opisaną, liczbą zalegających min. To jest akwen zaminowany i to jest też dodatkowe niebezpieczeństwo. Jak dodaje polityk w Parlamencie Europejskim, nikt nie ma wątpliwości, że trzeba podjąć działania. Rezolucja zyskała olbrzymie poparcie, była podpisywana przez przedstawicieli naprawdę ponad podziałami politycznymi ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Europoseł Anna Fotyga nagłaśnia problem jako nie lokalny, a europejski. Mimo to, jak zaznacza Krzysztof Paturej z Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, problem przez lata był odczytywany jako polityczny. Rezolucja, jaka została przyjęta z inicjatywy Polski, jest pierwszym takim dokumentem, który mówi o potrzebie oczyszczenia Bałtyku. To jest problem ekologiczny, to jest problem zdrowotny, to jest problem gospodarczy. Katastrofie można zapobiec, podpisując petycję skierowaną do Komisji Europejskiej. Dokument wzywa do wykonania rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski. Jutro dojdzie do rozmowy prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Tematem będzie Ukraina. Rosja przy granicy z Ukrainą gromadzi tysiące żołnierzy. Jak wskazuje niemiecki dziennik Bild, to jasny sygnał, że armia jest gotowa, by rozpocząć inwazję. Według gazety ma do niej dojść w trzech etapach. W wyniku takiego scenariusza, którego plany Kreml najwyraźniej już opracował i o których wiedzą zachodnie agencje wywiadowcze, Rosja zajęłaby około 2/3 obecnego terytorium Ukrainy. Przed rosyjską inwazją ostrzega Biały Dom. Ma być ona jednym z tematów jutrzejszego wideo spotkania prezydentów Joe Bidena oraz Władimira Putina. Od dawna wiemy o działaniach Rosji i spodziewam się długiej dyskusji z Putinem, zapowiedział prezydent USA Joe Biden. Odniósł się także do tak zwanych czerwonych linii, poprzez które Putin próbuje poukładać relacje Moskwy z Kijowem.
nie przyjmuje niczyich czerwonych linii. Władimir Putin chce osłabić relacje Ukrainy z NATO. Domaga się zablokowania członkostwa Kijowa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ostrzega też przed rozmieszczeniem wojsk NATO na Ukrainie. Jeżeli członkowie NATO nadal będą unikać rozmowy na temat porozumienia zaproponowanego przez prezydenta Putina, oczywiście podejmiemy środki, aby nasze bezpieczeństwo, nasza suwerenność i nasza integralność terytorialna nie zależały od nikogo. Polska na zagrożenie ze wschodu patrzy całościowo. Premier łączy agresję reżimu Łukaszenki i sztuczną presję migracyjną z eskalacją rosyjskich żądań i manipulacją na rynku gazu. Istnieje zagrożenie dla Ukrainy, gromadzenie wojsk wokół Ukrainy, presja poprzez wszystkie kanały związane z energetyką, w szczególności ceny gazu i ropy. Rosja jest bardzo dobra w propagandzie i zwiększa swoją propagandę bardzo mocno w tych dniach. Próbuje wywierać ogromną presję na Unię Europejską, aby się rozpadła. Dla Europy to sygnał, wskazuje polski premier. Powinniśmy obudzić się z geopolitycznej drzemki, gdyż w niedługim czasie mogą mieć miejsce kolejne inspirowane przez Rosję kryzysy. Według prezydenta USA Joe Bidena powstaje obecnie pakiet inicjatyw, które mają sprawić, że jakakolwiek inwazja Rosji na Ukrainę będzie bardzo, bardzo trudna. Prawicowy publicysta Eric Zemmour, który potwierdził start w wyborach prezydenckich we Francji, wczoraj miał swój pierwszy wyborczy wiec. Jego kandydatura budzi ogromne emocje. Eric Zemmour to prawicowy publicysta, który wiosną przyszłego roku będzie walczył o fotel prezydenta Francji. Wczoraj na jego pierwszym wiecu wyborczym pojawiło się ponad 20 tysięcy osób. Na demonstracji ogłosił powstanie nowego ruchu politycznego Reconquista. Zemmour zapowiedział także swój plan na ograniczenie migracji i prawa do azylu. Wskazywał, że polityka imigracyjna ma opierać się na trzech filarach. Po pierwsze, aby natychmiast zatrzymać przepływ od pierwszego tygodnia mojej kadencji, zero imigracji. Migracji będzie wyraźnym celem naszej polityki. Przed przyszłym latem chcę ograniczyć prawo do azylu do garstki osób każdego roku, aby przywrócić sens temu błędnemu prawu. Zemmour chce deportacji z Francji osób, które nielegalnie przebywają na jej terytorium. Skrytykował funkcjonowanie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz brukselskiej biurokracji. Obiecał rekonstrukcję Francji. Jego zdaniem Francja ma ponownie stać się wielką światową potęgą przemysłową. Jesteśmy Francją, nie jesteśmy wasalami Stanów Zjednoczonych, nie jesteśmy wasalami NATO ani Unii Europejskiej. Musimy rozmawiać ze wszystkimi krajami. Eric Zemmour w sondażach utrzymuje poparcie na poziomie od 14 do 18% i uważany jest za głównego rywala Marine Le Pen. Zemmour, określany coraz częściej francuskim Trumpem, nazywa rządy obecnego prezydenta Emmanuela Macrona porażką Francji. We Francji są dzielnice, w których nie da się żyć. Kobiety boją się być napadnięte, nie mają odwagi wychodzić w nocy na zewnątrz. Publicysta Eric Zemmour jest przeciwnikiem realizowania ideologicznych postulatów środowisk LGBT we francuskich szkołach. Chce powrotu do tradycyjnych wartości w życiu publicznym i narodowym. Przegonimy z naszych dziecięcych klas pedagogiki lewicowe ideologie proislamskiej LGBT. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się w kwietniu przyszłego roku. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia i do zobaczenia.